Panowie, cześć panie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna bitewka na czołgu trzeciego tieru BT-7 Arty. Czołg tam w jakimś evencie był, trzeba było coś tam zagrać i dostawaliśmy odwota, więc to teoretycznie premka, teoretycznie nie premka. To jest taki czołg bardziej okazyjny, więc on chyba nie zarabia lepiej. No ale co, dzisiaj w Plutonie na tym samym czołgu ze mną Misiek W75, mapa Urwisko, losowanie jak widzicie. O, co, coś mi tutaj teraz, coś nam na chwilę kamerę ścięło, ale okej, już jesteśmy. Losowanie jak widzicie na czwarte tiery. Nie najlepsze, nie najgorsze, mogło rzucić na topa zawsze, mogło rzucić na piątki, też rzucam na piątki. No i co, jedziemy tutaj z Miskiem, chcieliśmy zająć sektor. Jechać po prostu na górkę, z tej górki coś poszczelać. Widzicie, ten czołg ma pociski odłamkowo burzące wszystkie. Tych drugich nie opłaca się, nie wiem czemu się to tak ścina, nie opłaca się zakładać, mając 110 przebić, 110 uszkodzeń i penetrację 37. Więc mniejszą penetrację, mniejsze uszkodzenia jak pociski Hike, więc ja tutaj mam tylko jeden rodzaj pocisków. 1 do 1, na górkę podjechał Locust, strzał za 68, szkoda, że nie przycelowałem lepiej boczek, może by się udało go po prostu lepiej tutaj oszczelać. Górkę mamy praktycznie, można powiedzieć, już przejętą. Od razu wam powiem, że bitwa będzie dość szybka, nie będzie tutaj zbędnych jakiegoś kampienia, z czegokolwiek, przeciwna drużyna też postanowi zaatakować, więc nie będzie problemu. Teraz PZ3 zwierzę za 38. Widzicie, to jest taka loteria przy tych pociskach. Raz gracz właśnie misiek niszczy tego lokusta. Jak widzicie, loteria jest taka przy tych pociskach, że jak trafimy w twardszą część, to robi się problem. A jak trafimy w większy pancerz, to naprawdę fajnie losuje na tym dziale. Teraz możemy sobie zobaczyć próba przycelowania w Hetzera, tyłeczek. 168 punktów uszkodzeń. Naprawdę kolosalny strzał. Jak na z trzeciego tieru, to z takiej armatki to. I dobity Hetzer. Pierwszy frag, mamy z Miśkiem po jednym fragu. Niestety teraz tu na Miśka wyjeżdża PZ-a. No i niestety próbuję jeszcze pomóc, ale macie sobie akcję. Ogólnie zobaczcie sobie tą akcję z kolegą. Kolega nie trafia. Wiem, że szybciej przeładuję, uciekam. Ale on coś nie ogarniał, zobaczcie, on coś w ogóle nie ogarniał. Teraz znowu za 12 strzał. Nie wiem, czy chciał mnie teraz zramować, ale nie wyszło mu. No i dobity kolega w PZ-cie. Drugi frag, 66 punktów uszkodzeń. Już jest, powiem wam, już jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o trzecie tiery. Taki wynik to już jest ok, a zwłaszcza na tym czołgu. Na pewno ludzie kręcą lepsze wyniki, no ale mi się osobiście lepszego wyniku na razie nie udało. Też nie gram aż tak na tych niskich tierach, żeby nie wiadomo, jakie wyniki kręci, bo ja na nich po prostu nie gram. Teraz troszeczkę będziemy próbować tą fałeczkę przesnajpić jakoś tu, no nie ma przestrzału. Teraz mnie zobaczyła, więc naceluje na mnie to działeczko swoje. Dopiero teraz jak oddałem strzał, zobaczcie sobie, fałeczka dopiero teraz zauważyła. Dwa strzały udało się oddać. Szału damage'owego nie ma na niej. 11 do 7. 645 punktów uszkodzeń na ten moment. Będzie, czy będzie lepiej, zobaczymy. Czwarta minuta bitwy właśnie mija. Bitwa już raczej na 100% jest wygrana. Teraz jeszcze Fałka jedzie po tego kolegę w C40. Nawet szczerze wam powiem, średnio te nazwy tych czołgów ogarniam, bo są na tych. Ktoś ma już daną liczbę bitew rozegraną, to też po prostu niskie tiery przeskakuje, czy tam za wolny exp, czy naprawdę zagra jedną, dwie bitwy i przechodzi te czołgi. Ja tak wolę, zaczynam grać na szóstkach, praktycznie od szóstki, bo nie lubię tych niższych tierów, za dużo ludzi gra, co nie ma pojęcia i te bitwy mało się ma wpływu na tą bitwę. Ogólnie się ma mało wpływu, moim zdaniem, na grę ogólnie. No ale jak już gramy na tych wyższych tierach, możemy coś nieco zrobić, jak na takich trójkach, bo... No i teraz zaświeciła się nam fałeczka, jest tyłeczkiem. Celowanie, ale sobie zapomnieliśmy, że pociski Hike mają to do siebie, że jak strzelamy przez przeszkodę, to pochłania przeszkoda, a nie czołg. Jeszcze zgąskowany pierwszy strzał, ja odbijam pestkę za 28. No i drugi strzał. 91 dobity.
Widzieliście teraz mniej więcej, jak to wygląda z tymi pociskami, że raz wchodzi tak, raz tak, to naprawdę jest też duża loteria, dobrze trzeba przycelować, ale nie zawsze przycelujemy tak, jak chcemy, bo ten pocisk leci czasami tak, jak chce. Chłopaki wjechali na kapa, może troszkę szkoda, bo by udało się chyba lepszy troszkę wynik wykręcić. Ja mam wyprzedzę fakty, chłopaki to skapują, więc nic się teraz nie będzie już ciekawego działo. Ten przeciwnik zjechał z kapa, podejrzewałem, że będzie przejeżdżał tą linią. Teoretycznie jakbym tutaj przystanął i przesnajpił może. Wcześniej bym go troszkę wyświecił i udało mi się jeszcze szczelić, ale tak to widzicie, kolega się zaświecił, już niestety nie zdołam nic zrobić. Dobra, bitwa się kończy, zapraszam was do podsumowania. Zaś ten ekran się rozmazuje. No i jesteśmy już na podsumowaniu. Jak widzicie, za tą bitwę na trzecim tierze, na tym klifie całym udało się bić oznakę mistrzowską. Jeżeli chodzi o wynik, 758 punktów uszkodzeń, 731 expa. Jakieś tam medale, żadnego innego medalu się nie udało zdobyć, te medale są mało ważne. Jeżeli chodzi o zarobek, 22 tysiące, gwiazdka była razy 2, więc wyszło 2,852. Link oczywiście do powtórki dam wam w filmie. No i zapraszam do innych filmów i tyle, no co wam tu będę sztucznie przeciągał materiał. Pozdrawiam was, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on.